Bieda, ubóstwo i głód to codzienność wielu mieszkańców Afryki i Azji. Brak dostępu do szkolnictwa, służby zdrowia to problemy, które w pewnym stopniu próbują rozwiązać misjonarze działający w takich krajach jak Zambia, Kamerun czy Gabon. Misjonarzy w ich pracy wspiera już od 20 lat poznańska Fundacja Redemptoris Missio. W tym roku już po raz drugi fundacja organizuje akcję Opatrunek na ratunek. Uczestniczyć w niej mogą wszyscy. Wystarczy zaledwie 50 groszy, bo tyle kosztuje najtańszy bandaż. W aptekach dzięki życzliwości i Izby Aptekarskiej, i aptekarzy umieszczamy pojemniki z naszym logo, z naszymi plakatami i oczekujemy, że kupujący leki popatrzą na to i wspomogą nas. Po prostu wrzucą bandaże, wrzucą plastry, rękawice, strzykawki. To, co jest najbardziej potrzebne misjonarzom właśnie w Afryce i w Azji. Środki opatrunkowe, które dostaniemy od klientów aptek, będziemy pakować do paczek. Nasi wolontariusze zapakują je do paczek. Paczki wyślemy pocztą polską. Czasem bywa, że mają zmieniony kształt, ponieważ są przerzucane z miejsca na miejsce. Te paczki muszą być obszyte płótnem, żeby nie zostały rozkradzione po drodze. Są na przykład miejsca na świecie, gdzie ludzie, na przykład w ośrodku dla trędowatych, mamy takie zdjęcia, gdzie wiszą na sznurku suszące się bandaże. Bandaże zostają kilkukrotnie używane na przykład, albo są rodzice, którzy na przykład swoim dzieciom rany opatrują liśćmi, także no, a u nas taki opatrunek to jest kwestia, nie wiem, 50 groszy na przykład. Pomóc możemy także jako wolontariusze poprzez przygotowanie zebranych darów do wysyłki. Przychodzą, pomagają pakować, pomagają obklejać te kartony, obszywać paczki, które będą wysłane właśnie do Afryki czy do Azji. Organizowana po raz drugi akcja Opatrunek na ratunek już cieszy się ogromną popularnością, do tego stopnia, że organizatorzy już planują jej przedłużenie. Cały czas zgłaszają się nowe miejsca, w tej chwili już mamy 50 aptek, cały czas ze szkół dostajemy wiadomości, że dzieci też chcą zbierać, zatem wydaje mi się, że będziemy ją przedłużać.